żeby tylko wyglądać dobrze. Ale w środku tak nie masz. Sam wiesz, że tak nie masz. 22 lata temu miałam osobiste doświadczenie. Potężne doświadczenie, najważniejsze doświadczenie w moim życiu. Zawołałam do Boga. Zawołałam do Boga ze swojej niemocy. Postawiłam Mu pytanie, czy On jest w ogóle. Wiecie, mądrość polega na tym, nie na tym, że odpowiedzi się mądrych udziela, ale na tym, że zadajesz mądre pytania. Większość ludzi nie chce zadawać w ogóle pytań. Zamiast tego udzielacie sobie odpowiedzi i blokujecie się na poznanie prawdy. Ja tak żyłam przez 30 lat. Przez 30 lat wiedziałam lepiej. Przez 30 lat wyobrażałam sobie tylko, jak co się ma. Ale mając właśnie 30 lat, doszedłszy do swojego krańca, do swojego dna, do osobistego dna, zadałam pytanie: Boże, czy Ty jesteś? Czy Ty naprawdę jesteś? Jeżeli jesteś, to objaw mi się. Objaw mi się, bo nie wiem, po co jestem na tej ziemi. Nie wiem, po co tu żyję. Nie wiem, po co tu żyję. Zaczęłam zadawać niewygodne pytania, niewygodne dla siebie samej. Czy tak właśnie miało wyglądać moje życie? Czy mam po prostu dożyć do śmierci, a potem co? Rozumiecie? Każdy z was zadaje sobie takie pytania. I to jest mądre zadać sobie takie pytanie. I jest mądrym zadać sobie pytanie, a właściwie zadać je Bogu. Boże, czy Ty jesteś? A jeśli jesteś, to objaw mi się. Odważyłam się to zrobić. Odważyłam się zapytać Boga, czy On jest. I wiecie co? Głoszę tutaj od kilku lat. I za każdym razem wielokrotnie się zdarza, że przechodzi jakaś osoba i zadaje sarkastyczne pytanie, kto pytał? Kto pytał o to, co ty mówisz? No właśnie, czy zadajesz takie pytania? Czy zadajesz pytania, które zmierzają do poszukiwania prawdy? Bo jeśli zadajesz takie pytania, to znajdziesz prawdę. Ja znalazłam prawdę. Jezus jest prawdą. W momencie, kiedy zadałam to pytanie, Boże, czy Ty jesteś? I jeśli jesteś, to objaw mi się. On mi się objawił. Jezus Chrystus z Nazaretu to nie tylko jest ta postać historyczna. On nie tylko zmarł tutaj w ciele, ale On zmartwychwstał i zesłał tutaj swojego ducha. Bóg jest duchem. A więc jeśli ty odważysz się uwierzyć, że możesz Mu zadać pytanie i odważysz się zadać to pytanie, to On ci się objawi, mimo tego, że jest niewidoczny. Duch jest niewidoczny, ale odczujesz w swoim wnętrzu to, że On jest. I ja tak właśnie miałam. Odczułam, że On jest. Ja w jednej chwili byłam przekonana, że Jezus to Bóg, że Jezus to mój Zbawiciel, że On tak naprawdę za mnie umarł, że mój ciężar poniósł tam. W moje miejsce został ukrzyżowany. W moje miejsce poniósł karę śmierci, która należała się mi ze względu na odstępstwo. I że On zmartwychwstał i jest żywy. W jednej chwili zostałam przekonana przez Ducha Świętego, że w tamtym momencie moją największą potrzebą było złączyć swoje życie z Bogiem, który jest życiem i który może mnie wyciągnąć z tego dołka, w którym byłam. I zrobiłam to. Powiedziałam Mu, ja chcę związać swoje życie z Twoim. Ja chcę Ciebie, ponieważ Ty zapłaciłeś za mnie potężną cenę. Zdałam sobie wtedy sprawę z tego, że na tym świecie, po którym sobie chodziłam i w ogóle nie widziałam rzeczywistości duchowej, wiedziałam, że coś jest, ale tak naprawdę nie widziałam tego. Ja w tamtym momencie zdałam sobie sprawę z tego, że jest diabeł, że jest przeciwna siła, że jest ktoś, kto stara się zdusić moje życie, kto stara się mnie poniżyć, kto pociąga za niewidzialne sznurki, kto wykorzystuje moją ignorancję i niewiedzę, kto wykorzystuje to, że jestem bezbronna, bez obrońcy. Ale w tamtym momencie, kiedy zawołałam do Jezusa Chrystusa i uznałam Go za swojego Zbawiciela i uznałam Go za swojego Pana, On wszedł do mojego ducha, ożywił moje wnętrze. W jednej chwili doznałam zupełnego zaspokojenia tego głodu miłości, który był wcześniej we mnie. Przez wiele lat, będąc jeszcze mężatką, starałam się dowieść tego, czy mój mąż mnie kocha, czy nie, w ten sposób, że zdradzałam go z innymi ludźmi. Zdradzałam go, żeby poczuć to, że on jest zazdrosny, bo to było dla mnie dowodem tego, że on mnie kocha. Miałam potężny głód miłości. Na zewnątrz prezentowaliśmy się jako bardzo dobra i zgodna para, ale wewnątrz mnie był potężny głód miłości. Potężny głód miłości i potężne poniżenie i potężne odrzucenie. I to wszystko w jednej chwili zostało wypełnione potęgą miłości, jaką mi dał Jezus Chrystus. W jednej chwili zostałam zaspokojona. W jednej chwili mój duch z czarnej dziury, która była wiecznie nienasycona i musiała przyciągać różne rzeczy, musiałam się napełniać zakupami, jakimiś, nie wiem, różnymi gadżetami. W jednej chwili tam zamiast pustki pojawiła się pełnia. W moim duchu pojawiła się pełnia. Duch to jest najgłębsza Twoja istota. Tam, gdzie być może nawet nie zaglądasz, ponieważ boisz się zatrzymać, boisz się wyłączyć tych wszystkich zakłócaczy, boisz się wyłączyć tych wszystkich, nie wiem, fajerwerków, które angażują Twoje zmysły. Ale warto się zatrzymać. Tak jak mówiłam, mędrzec to nie jest ten, który udziela mądrych odpowiedzi, ale ten, który zadaje mądre pytania. Warto sobie zadać pytanie. Po co tu żyjesz? Dokąd idziesz? A jeśli jest Bóg, to warto Go poznać. I o to się modlę. Modlę się, Ojcze, teraz o tych ludzi, którzy usłyszeli to słowo, którzy usłyszeli to poselstwo. Niech oni myślą o tym, niech oni zadają właściwe pytania, niech każdy z nich skonfrontuje się z tym, czy Ty jesteś, czy nie, i niech odważy się zadać pytanie Tobie i niech odważy się zawołać do Ciebie, żebyś im się objawił, a Ty się im objawisz i dziękuję Ci za to. Amen.